Ja jestem z NK, ale nie będziemy dzisiaj gadać tak stricte o NK i w ogóle czy NK umiera i tak dalej, i tak dalej. Raczej się, nudny temat, mocno przerabiany przez każdego, kto chyba w NK pracuje. Natomiast dzisiaj chciałem się skupić na tym, na jednej z rzeczy, których ja się w NK zajmuję. Nie jedyną, ale jedną z ważnych. I zajmuję się w ogóle danymi w NK, między innymi hurtownią danych, którą mamy i pewnie stąd moja obecność tutaj. Opowiem o paru rzeczach. Opowiem trochę o hype, o bullshicie i opowiem trochę o freestylu. A to się zaraz rozjaśni. Na początek taki slajd z IBM CMO Stady. Już trochę stary, bo w świecie danych 2011 to jest strasznie dawno. No ale generalnie on wskazuje na to, na takie cechy, czy składniki, czynniki, trendy, które zdaniem dyrektorów marketingu na całym świecie będą najważniejsze w najbliższych latach dla ich pracy. A pionowa oś pokazuje, do których czują się nieprzygotowani. No i na dwóch pierwszych miejscach są lawinowe przyrost ilości danych, także fajnie, że się to spotykamy na auli. Na drugim są social media, no i akurat tak się składa, zajmuję się obydwoma. Takie koledzy są Trendera na przykład. Jestem w ogóle ostatni i mówimy na auli o Big Data, a w ogóle nie było tak powiedziane, co to jest Big Data. A mnie osobiście bardzo ten temat pasjonuje i frapuje, co to jest Big Data i dlaczego tak w ogóle o tym mówimy i czytamy w różnych artykułach i o co chodzi. Ja sobie to pytanie zadaję już długo i teraz powiem trochę, dlaczego w ogóle Big Data my się zajmujemy. Ponieważ kiedy ja przyszedłem do naszej klasy prawie 4 lata temu, to jedno z zadań, jakie we mnie trafiło, a zupełnie szczerze, nie byłem wtedy absolutnie project managerem ani nikim w tym stylu od dużych danych. Było takie zadanie, wykorzystajmy te dane, które mamy. No i co się pierwsze okazało? Nie mamy. Natomiast wtedy odpowiedzi, jakie dostawaliśmy, były takie, macie za dużo, moglibyście mieć za dużo danych i zbieranie ich jest generalnie niemożliwe, sorry. Albo możemy je zbierać, ale nie pokażemy wam ceny, bo dostaniecie zawału. No więc musieliśmy podejść do tego inaczej. Ja wtedy zacząłem takie zadanie jak formowanie zespołu, takiego totalnie surowego, świeżynkowego zespołu, który pochodził z uczelni. Młodzi ludzie, którzy byli zajawieni tym tematem generalnie, którzy tam czytali o tym, co robi Facebook i tak dalej, i tak dalej. No i jakby to, do czego chciałem dojść, to że mieliśmy potem fajną, unikalną sytuację, ponieważ budowaliśmy startup od Big Data w dość dużej firmie, a to jest bardzo komfortowa sytuacja. Bo mamy takie wszystkie zajawki, jakie są w startupie, czyli pracujemy sobie, wymyślamy, tworzymy, mamy zespół deweloperów, analityków, mamy fajne zadanie, a z drugiej strony mamy jednak zaplecze dużej firmy. Czyli jak nam się noga powinie, to generalnie cały czas będziemy mieli co jeść, my i nasze rodziny, więc w ogóle jest fajnie. W związku z tym mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby ten temat Big Data zgłębiać. Jeździć na różne konferencje w Polsce, za granicą, czytać, sprawdzać. I to, co chciałem powiedzieć, to, że my się tak zanurzyliśmy w tym trendzie. Jaraliśmy się tym po prostu jak kuna w agreście. Naprawdę, to znaczy byliśmy po prostu tacy Big Data, że Matko Święta, no ale też wyrobiliśmy sobie taką odpowiednią dozę krytycznego podejścia do Big Data i tym szybkim, krytycznym podejściem chciałem się na początek z wami podzielić, dlatego tytuł tej sekcji Ni pies, ni wydra. Coś na kształt Fidla, jak mawia staropolskie przysłowie. Ponieważ Big Data, nie pojawiła się dzisiaj taka słynna definicja IBM-a, która w ogóle tworzy taki kanon tego, czym Big Data jest. Na pewno jest tak, że gdzieś tam Big Data, chociaż Business Intelligence, Web Analytics, takie hasła sobie funkcjonowały od wielu lat i w pewnym momencie pojawia się hasło Big Data i wszystko leci do góry. Do tego stopnia jest to jakby niesamowite, że dowiedziałem się od przedstawiciela jednej z większych firm światowych, które zajmują się gromadzeniem i w ogóle, mówiąc wprost, handlem danymi. On powiedział, że w tej chwili w Dolinie Krzemowej to jest taki nastrój, że niektóre firmy specjalnie wpisują sobie w PNL-e Big Data jako źródło przychodów, bo to z definicji podnosi ewaluację firmy. Tak z definicji. Jeżeli mamy taki revenue stream, który możemy nazwać Big Data, to jest super. To jesteśmy warci o parę milionów więcej. Nawet jeśli ten revenue stream jest na przykład 100 tysięcy dolarów rocznie, nieważne, jest. Bo jak coś jest Big Data, to na pewno jest kupę warte i będziemy bogaci, będziemy pili ze złotych pucharów, kokaina, dziwki, złoto, generalnie będzie super.
ponieważ możemy to się przerzucać tym, kto ma jakie hurtownie danych. Ja się oczywiście zaraz przerzucę, no żeby nie było, że tego nie zrobiłem, ale, no ale oczywiście jest to problem. Jest taki słynny cytat, który mówi, że big data of today will be a small data of tomorrow. No, i, no właśnie, i to jest generalnie coś, co charakteryzuje, dlaczego to, jak coś jest niejednoznaczne, to nie jest żadną definicją. Tak? Wiadomo tylko, że duże, ale nie wiadomo jak duże. Znaczy niewątpliwie dane są duże. W zeszłym roku zostały podobno w różnych szacunków zebrano od 1 do 2 zetabajtów danych. Wiecie, ile zer ma zetabajt? A, nikt nie wie, naprawdę? 21 zer ma zetabajt. To jest tyle, ile zostało zebrane w jednym tylko 2012 roku. A w ogóle 90% wszystkich danych na świecie przyrosło w ciągu ostatnich 2 lat. Także mniej więcej tak szybko to przyspiesza. To się oczywiście wiąże chociażby z kosztem infrastruktury, ponieważ cała muzyka, jaka kiedykolwiek została nagrana na świecie, dziś zmieściłaby się na nośniku wartym $600. Przecież jest tak tanie, to czemu nie zbierać, no, mówiąc wprost. Dlatego dane rosną. To jest tak 2,5 do 5 eksabajtów dziennie. Eksabajt jest o skalę mniejszy, czyli ma 3 zera mniej. Taki na przykład eBay, żeby już to jeszcze inaczej zobrazować, ma hurtownię, która ma 52 petabajty. To jeszcze skalę mniej. 52 petabajty to jest tak wszystkie spisane prace z całego świata, w całej historii piśmiennictwa ludzkości, we wszystkich językach. A jak mało czytacie i wam ta metafora nie odpowiada, to byłby to film w HD trwający 13 lat. Ale żeby nie było, żeby to nie był koniec, to są dane o 30% ich klientów, bo więcej nie zbierają. Na razie. Także mają 30% konsumentów i film HD 13 lat, no dużo, tak? Niezależnie od tego, czy byśmy powiedzieli, co jest dużo, a co jest mało, to jest dużo. To teraz o nas. Powiedziałem, muszę się odnieść, prawda? Reprezentuję firmę. My mamy 0,5 petabajta danych w swojej hurtowni i to jest dość sporo jak na skalę europejską. I my rotujemy dane, to są dane tylko z ostatniego roku. I rzeczywiście zbieramy użytkownikach wszystko, znaczy w największym skrócie wszystko. Każdą historię kliknięcia. W ciągu ostatniego roku możemy powiedzieć wszystko o każdym użytkowniku na poziomie surowego loga. I to jest właśnie pół płatności, poruszanie się po serwisie, godziny, minuty, dane pogodowe też się staramy ostatnio zbierać. Wszystko. Także też zewnętrzne źródła. No i to jest sporo, bo na przykład to, my to wiemy, to nie zakładamy. Hurtownia danych Orange'a ma 300 terabajtów. A Orange był kojarzony jednak z takimi większymi danymi. To pewnie mogło być ciekawe, to, że Facebook też ma 0,5 petabajta. Ale kończę się na tym chwalić, bo Facebook ma dziennie. No tak wyszło. No ale dobra, też żebym nie chwalił cały Facebooka tak bardzo, to jak się myślimy, że te dane, bo tak się często pojawiło takie hasło, że dane pochodzą z online'u, to taki Walmart ma 2,5 petabajta dziennie, a nie jest online'owy. Więc to nie jest tak, że te wielkie dane związane są z online'em. Dobrze, drugie V z tej całej definicji to jest różnorodność. Różnie się ją określa. Między innymi tym, że zbiera się od czasu, kiedy nastaje big data, zbiera się nie tylko dane ustrukturyzowane, ale też nieustrukturyzowane, nie wchodząc w szczegóły, co to umożliwia, jakie to technologie się nie rozwinęły, żeby to robić. Znaczy to jest ważne, bo rzeczywiście nie możemy zbierać tylko jakichś parametrów poukładanych w tabelki, a na przykład... Mam nadzieję, że to nie przeze mnie. Poukładanych w tabelki, ale możemy na przykład zbierać czysty tekst i potem wyciągać z niego wtórnie różne rzeczy, zdjęcia, filmy. To wszystko jest jakaś tam dana, tak, którą można potem analizować na wiele sposobów. No ale to też w tym poprzednim też mam problem. No nie wiem, co jest bardziej różnorodne, a co jest mniej różnorodne. Znowu to nic nie definiuje. Szybkość czy też zmienność danych. Opieramy się na coraz bardziej szybko zmienialnych i aktualnych danych. Koledzy z SoTrendera, ale też inne prezentacje trochę tego nawiązywały, że dane muszą być aktualne. Tak opieramy się na to, się może zmieniać przy pisaniu do segmentów, może się zmieniać. No dokładnie, te dane się szybko zmieniają, a nie tak, że raz w bazie i do końca życia będę miał 12 lat, bo kiedyś tam się gdzieś wpisałem. Nie, rzeczywiście te dane się szybciej aktualizują, ale też nie wiadomo, co znaczy szybciej, znaczy wolniej. Jeszcze pojawia się czwarte V, czyli generowanie z tego wszystkiego kasy. Tak? No to takie dodane, bo jak się okazało, że to 3V nie przynosi kasy, to IBM się zreflektował i dodał czwarte, że jednak ta kasa, że ten postulat, że ta kasa powinna być.
Ja sobie kiedyś ukułem taką definicję, z której dziś się sam śmieję, taką bardziej ekonomiczną, że big data pojawia się wtedy, kiedy firma nie ma już żadnego problemu ze zbieraniem danych, natomiast zaczyna mieć problem z wykorzystywaniem. I to trochę zmienia optykę firmy. Kiedyś płaciliśmy na przykład firmom badawczym za pozyskiwanie danych, a dzisiaj właściwie głównym problemem, bo pozyskiwanie danych jest tanie, jest to, co z tym zrobić w ogóle, tak? Można sobie włosy wyrwać z głowy, ale taki Walmart to generalnie ma gigantyczny problem. To też się pojawiło, że im więcej danych, tym generalnie ciężej analizować. Albo inaczej. Inaczej się analizuje, o tak bym powiedział. Stare metody trochę się do tego nie nadają. I kompetencje, do czego dzisiaj nawiążę, też się do tego nie nadają. I to jest problem, taki ekonomiczny dla firm. Oczywiście to jest też wytwarzanie usług. B2B, takich jak na przykład SoTrender, to jest typowa usługa B2B. No ale też B2C, aplikacja Gabi, która układa naszą aktywność na Facebooku i prezentuje nam w formie fajnych statystyk. Także dane nie muszą być tylko interesujące dla biznesu, mogą być dla mnie jako użytkownika. Zobaczę sobie, które moje fotki z Face'a są najbardziej popularne, które ever wrzuciłem. Także te usługi to jest też wytwarzanie. Strasznie dużo tego, nie? Strasznie dużo w tej definicji się znajduje. Więc ja miałem taki pomysł, a może tak jest, że to jest takie copy. Ja jestem w branży reklamowej rdzennie. Copy, hasło reklamowe, takie nowe Web 2.0, pamiętacie Web 2.0? A kto wie, co to jest? Do dziś nikt nie wie, co to jest Web 2.0. Ale świetnie się sprzedawało. To jest dokładnie to samo z Big Data. Świetnie się sprzedaje, ale nikt nie wie, co to jest. Chyba nawet w jednym i w drugim maczał palce Tim O'Reilly, wymyślacz haseł. Wielki sukces. Wymyślanie haseł może być dochodowe. No ale generalnie tak trochę jest. Natomiast myślę nie tyle, że Big Data nie jest ważne, co Big Data dokładnie jak Web 2.0 to jest wrzucanie do jednego worka bardzo różnych pojęć. No tak jak kiedyś było z Web 2.0, pamiętacie, Web 2.0 to było wszystko, nawet pastelowe kolory i oversize fonty, no to było Web 2.0. Jak nie miałeś oversize fontów, nie miałeś serwisu Web 2.0, nędza. Miałeś, takie nawet były strony, gdzie można było sprawdzić, czy jest Web 2.0. Także jest bardzo wiele trendów istotnych, które jednakowoż wrzucamy do jednego worka i podpinamy pod jedno hasło. To tak jest z Big Data. Ważne trendy, sporo różnych ważnych trendów, które wrzucamy do jednego worka i sobie nazywamy Big Data. Ja powiem generalnie bardzo krótko o zbieraniu danych, bo to jest ważne z naszego punktu widzenia i wynika z naszych doświadczeń. Z tym paradygmatem Big Data wiąże się taki bardzo ważny dylemat. Jedno podejście jest takie, jak najwięcej danych i zbierajmy wszystko, ono się tu pojawiło. Bo nie wiadomo, co się przyda. Nie wiadomo, co się przyda, więc zbierajmy wszystko. I generalnie ten dysk za $600 sugerowałby, że to jest wszystko takie strasznie tanie. Ale nie aż tak tanie. W związku z tym zawsze pojawia się drugi paradygmat, czyli garaż dziadka. Ja miałem dziadka już świętej pamięci i mój dziadek gromadził wszystko w garażu, bo się przyda. Jedyne, czego mi się przydało, to, że teraz płacę pieniądze za wywożenie tego kontenerem. Mimo, że kochałem dziadka, to jest to generalnie dość przykra sytuacja, że tam zostało po prostu to na śmieci. I to, że to są śmiecie, definiuje to, że dziadek nic z tym nie zrobił. Ja też z tym nic nie zrobię. I to jest pewien dylemat, między którym w tej chwili się buksują firmy. My też. Zbieramy na przykład ostatni rok i to jest nasza autorytarna decyzja. Może byśmy mogli zbierać więcej, ale generalnie nawet z tym, co zbieramy, robimy i przyznaję się do tego uczciwie, znacznie mniej niż moglibyśmy robić. Zaraz powiem dlaczego. My używamy oczywiście Hadoopa, bo Hadoopa do dużych danych używają w tej chwili wszyscy albo prawie wszyscy. Używamy też Vectorwise'a, taki mało znana w Polsce baza, ale my ją tam wyszukaliśmy tym naszym zespołem deweloperskim i mamy bardzo dużo swojego własnego developmentu. Między innymi nawet już wypuszczamy własny soft do zarządzania ETL-ami, czyli wciąganiem danych na licencjach open source. My bardzo dużo żeśmy sami wyprodukowali, więc zaczynamy to udostępniać, bo sami nic z tym nie zrobimy. No, nie jesteśmy firmą wdrożeniową, więc to nie jest rajd reklamowy. To jest nasz koszt naszego rozwiązania, a to jest koszt firm wdrożeniowych. Specjalnie ich nie podaję, żeby się nie narażać. Może będę tam kiedyś pracował. Natomiast rzeczywiście udało mi się to zrobić tanio. Mimo tego, że zbudowaliśmy zespół od zera i on jest zalokowany w firmie i to jest w tej chwili 9 osób. Tylko od tego. Także dużo tego naszego developmentu, którego nawet nie podejmuje się scharakteryzować. No teraz mam pytanie, kto z was jeździ na czymś na śniegu? Już się przez chwilę bałem, że dwie osoby jeżdżą na czymś na śniegu. A na czym jeździcie? Kto jeździ na nartach? A kto na snowboardzie? Mniej na snowboardzie. No to by się nawet zgadzało. Moim zdaniem to jest idealna metafora, która odróżnia
big data od klasycznej analizy. Tak sobie to ukułem, ponieważ ja uważam, że jeśli big data nie da się wyróżnić jako nowego typu analizy, to big data nie ma. No bo jak się nie odróżnia, to nie ma. To jest po prostu więcej danych, nie wiem, w dashboardach, które znamy od analitycznych, które znamy od wielu lat. Bo zobaczcie, odnoszę się do klasycznego BI-a, bo BI, Business Intelligence, systemy Business Intelligence są takim klasycznym sposobem analizy w firmie, który znamy od wielu lat. Jaki jest cel BI-a? Trochę jak narciarz zjazdowy. To jest optymalizacja, idealna optymalizacja toru jazdy wyznaczonego. Mam zjechać jak najszybciej, czasami różnią się centymetry, ale generalnie tor jest powtarzalny. Muszę go idealnie zoptymalizować. To jakieś procedury antyczernowe, analizy finansowe i tak dalej, i tak dalej. No i to jest jakby dość ugruntowane, zresztą ani gorsze, ani lepsze, bardzo dobre podejście. Rozmawiałem kiedyś z Grzegorzem Bertelem, który jest szefem BI-a w Polkomtelu, oni też się bawią Big Data i Hadoopem i mają od tego oddzielny zespół. I on powiedział, bo my mamy Big Data dlatego, że nam się łopata złamała. I on właśnie łopatą nazywa BI. Mówi, BI jest dla mnie najważniejsze, BI dowozi mi z danych konkretną wartość w określonym czasie. Big data, nie wiadomo co mi dowiezie. Może mi dowieźć wielkie rzeczy, może mi nie dowieźć nic. Natomiast to jest taka trochę nauka. Może wykryjemy lekarstwo na raka, może nie. Natomiast oni już mają konkretne przykłady, że im to zadziałało. No bo z kolei big data to bardziej jest ta metafora snowboardu. Ja nie mówię, że narciarze nie uprawiają freestylu, no ale umówmy się, on się wziął od snowboardowców, żeby nie było jeszcze na nartach. Luźne ciuchy, swoboda. Nieoptymalny tor jazdy, tylko generalnie pewna swoboda, freestyle, luz, z którego często wychodzą spektakularne rzeczy, no ale generalnie jest dość niepowtarzalny. I te metafory moim zdaniem to dobrze opisują. Ja pamiętam, jak kiedyś do mnie przyszedł nasz właściciel i powiedział mi takie zdanie, aż sobie zapisałem. I want all of this data to be in the product manager's fingertips. No i oczywiście my mamy za sobą cały taki proces w firmie, który w ogóle jest związany z popularną taką nową metaforą pracownika, marketera, pracownika, kogokolwiek. Czyli od gościa z flipchartem do gościa przed dziesiątkami ekranów, który w czasie rzeczywistym analizuje dane. I kto nie umie analizować danych, to gin. Natomiast my oczywiście przeszliśmy tą drogę, nie bez powodu, ona jest trochę jak Syzyf narysowana. Czyli wdrożyliśmy na naszej infrastrukturze taki pełny BI, żeby każdy product manager miał dostęp do dowolnej ilości danych w dowolnym czasie. To, do czego zmierzam, to to, że u nas jednak większa waga, my już mamy za sobą cały ten proces BI-owy, narzędzi dla wszystkich. One dobrze działają, ci, którzy chcą, z nich korzystają. Mamy kilkudziesięciu w firmie klientów, którzy mają dostęp do danych i to danych bezpośrednio z Hadoopa, czyli mogą sobie na plawę wyfiltrować wiele rzeczy, jeżeli chcą. To działa stabilnie, dzięki Bogu. Natomiast my teraz głównie stawiamy na rozwój dedykowanego zespołu Data Science, bo problemem w tym BI-u jest pewna granica kompetencji. Tak jak mówiłem, że do analizy Big Data, jeżeli Big Data jest czymś różnym, potrzebne są określone kompetencje. No i do tego też chciałem trochę nawiązać, stąd tytuł Data Scientist Hunters, bo to jest poważny problem na całym świecie. To jest taki popularny fundusz, on między innymi na początku inwestował w Facebooka. To jest ciekawe. Oni w ogóle mają, Dan Portillo w tym funduszu odpowiada za taki zespół, który jest w ogóle w samym funduszu zlokalizowany, który dostarcza data scientistów do startupów, w które oni inwestują. Bo są przekonani, że startupy nie będą mieli odpowiednich data scientistów, żeby wyciągnąć wartość ze swoich danych. Innymi słowy, oni, żeby zmonetyzować swoje startupy, muszą mieć analityków w startupach, które inwestują. No bo generalnie z analitykami tego typu jest problem. To są trudno dostępni specjaliści, drużyna A. W samych Stanach, tak generalnie analityków do nowych, dużych zasobów danych, według różnych szacunków, to są chyba McKinsey'a, brakuje 200 tysięcy. A w Polsce, tutaj ten mem specjalnie, bez podpisu. No bo naprawdę, jeżeli w Stanach brakuje ich 200 tysięcy, w Polsce jest znacznie gorzej. Wiesz, fajnie, że w ogóle się tym zajmujemy, natomiast to jest jeszcze na skalę gospodarczą, to jeszcze będzie poważny problem, że mamy już dużo danych, ale jeszcze co z nimi zrobić. Chciałem powiedzieć o takich sposobach pozyskiwania tych data scientistów. Już wiem, że muszę kończyć i wyrobię się w 3 minuty. Ponieważ to generalnie jest dość trudne, skąd ich brać. Jednym z takich popularnych inicjatyw na świecie jest taka inicjatywa Kaggle, czyli platforma, na którą firmy mogą wrzucić swoje dane, wielkie dane i zorganizować konkurs analityczny, żeby ludzie mogli się ścigać za nagrodę, kto lepiej zbuduje algorytm, analizę, optymalizację. Jednym z przykładów jest na przykład Departament Zdrowia USA, który
zrobił konkurs na zbudowanie algorytmu, kto się znajdzie w szpitalu w przeciągu pół roku. I dawali za to 3 miliony dolarów. I ponad 1018 zespołów ścigało się regularnie i jeden zwyciężył. Byli przewidywali chyba z 80% skutecznością, kto się znajdzie w szpitalu w ciągu pół roku. Więc generalnie warto. Innym takim programem, który pokazuje, że ta rekrutacja analityków to jest bardzo ważny problem, to jest taki program Inside Data Science Fellows Program. On polega na tym, że na uczelni jest organizowany taki 6-tygodniowy kurs. On jest organizowany przez Facebooka, Google'a i wszystkie te firmy, które naprawdę się, Amazon, tymi danymi bawią. I po tym 6-tygodniowym kursie jest znowu konkurs i najlepsi dostają tam... Straszne. Robotę tam dostają. Także tego typu sposoby pozyskiwania danych, analityków do nowego sposobu analizowania danych, to jest ważna rzecz. I to jest nasza inicjatywa sprzed dosłownie 3 tygodni. Spróbowaliśmy tak samo. My też organizujemy konkurs dla ludzi, którzy mają pomysł na to, co można zrobić z naszymi danymi. Bo tak obiektywnie rzecz biorąc wykorzystujemy pewnie z 20%. Jeżeli ktoś ma pomysł, jak je wykorzystać i umie to zrobić, uwaga, to nie jest tak, że mam pomysł, że zawładniemy nad tymi danymi światem, tylko umie zawładnąć tym światem, no to my oczywiście jesteśmy w stanie go zalokować w naszej firmie, dać mu dostęp do całej hurtowni, lub jemu lub zespołowi i w ten sposób może wnieść coś do tego świata big data, sprawdzić się jako analityk, jakbyście chcieli sobie, o, nie w tą stronę, przepraszam, ale... Upadło i teraz wariuje. I samo się cofa. Niesamowite. Dobrze, ja właściwie już, to już wszystko. Opowiedziałem troszeczkę o samym Big Data, opowiedziałem trochę o tym, co robimy, opowiedziałem trochę o data scientistach, bo uważam, podsumowując, że z Big Data jest tak. Albo Big Data się odróżnia od tego, co klasycznie się robi w analizach, albo to jest po prostu hype, copy, hasło sprzedażowe. A dla nas wszystkich najważniejsi będą ludzie, którzy potrafią te Big Data analizować. I fajnie, że tacy ludzie się pojawiają. Mam nadzieję, że trochę z ich jest tutaj i że będzie nas coraz więcej. Dzięki.